przed samymi wakacjami. Pirks, który przeszedł już wszystkie ćwiczenia praktyczne, miał zaliczone loty na symulatorach i dwa prawdziwe oraz samodzielne kołko, to znaczy lot na Księżyc z lądowaniem i powrotem. Czuł się starym wyjadaczem kosmicznym, próżniowym wygą, którego domem są planety, a jedynym oropionym odzieniem wznoszony skafander. Wyłataki w przestrzeni pierwszy dostrzega nadlatujące meteory i sakramentalnym okrzykiem uwaga! Roy oraz błyskawicznym manewrem ratuje od zagłady statek, siebie i mniej bystrych towarzyszy. Tak to sobie przynajmniej wyobrażał, z ubolewaniem konstatując przykolenio, jak zupełnie nie znać po nim ogromu przebytych doświadczeń. Nawet paskudny wypadek z aparatem Harrisbergera, który eksplodował mu pod rękami podczas lądowania na Sinos Megi, nie przysporzył mu ni jednego choćby siwego włosa. Co tam, zdawał sobie sprawę z jałowości marzeń o siwiznie, wspaniale byłoby jednak mieć oszronione skronie, ale żeby się choć parę zmarszczek przy oczach zrobiło, wskazujących od pierwszego wejrzenia, że powstały przy wytężonym wypatrywaniu końcowych gwiazd. Tymczasem, jaki był pocałowaty, taki został. Grabał więc tępawą żyletką tę swoją gębę, której się skrycie wstydził, i wymyślał coraz bardziej wstrząsające sytuacje po to, aby na samym końcu stać się ich panem. Matters, który częściowo znał jego zmartwienia, a częściowo się ich domyślał, radził mu, żeby zapościł wąs. Czy rada była całkiem szczera, trudno powiedzieć. W każdym razie Pirks w czasie porannej samotności przykładał przed lustrem kawałek czarnego sznurowadła do gonej wargi i aż się zatrząsł, tak to idiotycznie wyglądało. Zwątpił w Mattersa, choć ten może nie miał na myśli niczego złego, a już na pewno nie miała jego przystojna siostra, która powiedziała raz Pirksowi, że wygląda szalenie poczciwie. To go dobiło. W lokalu, w którym tańczyli, nie stało się co prawda nic z rzeczy, jakich się obawiał. Tylko raz pomylił taniec, a ona była na tyle dyskretna, że milczała i dopiero po dobrej chwili zauważył, że wszyscy tańczą coś zupełnie innego niż on. Później jednak poszło jak z płatka. Nie deptał jej po nogach jak mógł. Starał się nie śmiać, bo od jego śmiechu ludzie odwracali się na ulicy, a potem odprowadził ją do domu. Od ostatniego przystanku szli dobry kawał pieszo i przez całą drogę zastanawiał się, co by też zrobić takiego, żeby pojęła, że wcale nie jest szalenie poczciwy. Te słowa zalazły mu za skorę. Kiedy już dochodzili do celu, ogarnął go popłoch. Niczego bowiem nie wymyślił, a jeszcze, wskutek wytężonego namysłu, zamilkł jak pień. W głowie jego rozprzestrzeniała się pustka, tym tylko różniąca się od kosmicznej, że wypełniona rozpaczliwym wysiłkiem. W ostatniej chwili przez myśl przeleciały mu jak meteory dwa czy trzy pomysły, żeby się z nią omówić, żeby ją pocałować, żeby, gdzieś o tym czytał, ościsnąć jej rękę w sposób znaczący, subtelny, a zarazem przewrotny i namiętny. Ale nic z tego nie wyszło. Ani jej nie pocałował. Ani się z nią nie omówił, ani jej ręki nie podał. I gdybyż tak się to skończyło. Kiedy powiedziawszy, dobranoc, tym swoim przyjemnie łamiącym się głosem, odwróciła się do fotki i ojała klamkę, ocknął się jego diabeł. A może stało się to po prostu dlatego, że w głosie jej wyczuł ironię, rzeczywistą lub wyobrażoną. Bo raczy wiedzieć, dość, że zupełnie odruchowo, kiedy się właśnie odwróciła taka pewna siebie, spokojna, oczywiście, dzięki orocie nosiła się jak królowa jakaś, ładne dziewczęta zwykle tak się noszą. A więc dobrze, dał jej tego klapsa w tyłek, i to nawet mocnego. Osłyszał lekki, stłumiony okrzyk. Porządnie musiała się zdziwić. Ale nie czekał już na nic. Zawróciwszy napięcie, zmiał. Jakby w strachu, że będzie go goniła. Matters, do którego nazajutrz zbliżał się jak do bomby z czasowym zapalnikiem, nic o tym incydencie nie wiedział. Problemowego osobliwego postępku nękał Pirksa. Nie myślał wtedy nic, z jakąś łatwością mu to niestety przychodziło, ale przylepił jej klapsa. Czy tak postępują szalenie poczciwi faceci? Nie był całkiem pewien, ale obawiał się, że raczej tak. Po historii z siostrą Mattersa, onikał jej odtąd jak ognia, przestał w każdym razie robić rano miny do lustra.
Przedtem bowiem opadł kilka razy tak nisko, że z pomocą drobiego lusterka szukał takiego profilu swej twarzy, który by choć nieznacznie zaspokoił jego wielkie wymagania. Oczywiście, nie był zupełnym idiotą i zdawał sobie sprawę ze śmieszności tych małpich grymasów, ale z drugiej strony, nie śladoforody jakiejś szukał przecież na miłość boską, lecz charakteru. Czytał bowiem Konrada i z wypiekami myślał o wielkim milczeniu galaktycznym, o samotnym męstwie. A czyż można sobie wyobrazić bohatera wiecznej nocy, samotnika, z taką gębą? Wątpliwości pozostały, ale z wykręcaniem twarzy przed lustrem zrobił koniec, wykazując sobie, jaką ma twardą, niezłomną wolę. Troski te, tak notujące, zbladły nieco wobec nadciągającego egzaminu o profesora Merinosa, zwanego popularnie Merinosem. Egzaminu tego, prawdę mówiąc, nie bał się prawie nigdy. Tylko 3 razy przychodził do gmachu astrodezji i astrognozji nawigacyjnej, gdzie przed salą studenci zawsze czyhali na wychodzących od Merinosa, nie tyle, żeby fetować ich sukcesy, ile by się dowiedzieć, jakie też nowe, podchwytliwe pytanka wymyślił złowrogi baran. Bo i tak nazywano srogiego egzaminatora. Starzycow, który w życiu nogi nie postawił, nie to, że na Księżycu progu rakiety żadnej nawet nie przekroczył, znał. Mocą teoretycznej wszechwiedzy, każdy kamień wszystkich kraterów Morza Deszczów, grzbiety skalne planetoid najbardziej niedostępne połacie jowiszowych księżyców. Powiadano, że posiada wszechstronną znajomość meteorów i komet, które zostaną dopiero odkryte za lat 1000, ponieważ już teraz drogi ich matematycznie przewidział dzięki ulubionemu swemu zajęciu, analizie perturbacyjnej ciał niebieskich. Ogrom tej wiedzy czynił go zgryźliwym wobec mikroskopijnych wiadomości studentów. Pirks nie bał się jednak Merinosa, bo odkrył jego klucz. Stary miał własną terminologię, której prócz niego nikt nie używał w fachowym piśmiennictwie. Pirks zatem, wiedziony przywodzoną bystrością, zamówił w bibliotece wszystkie prace Merinosa i, nie, wcale ich nie czytał. Przekartkował je tylko, wypisawszy sobie ze 200 merinosowych dziwolągów słownych. Te wygął na blachę i żył w przekonaniu, że zda. Co się też potwierdziło. Profesor, osłyszawszy styl jego odpowiedzi, drgnął, podniósł strzępiaste brwi i zasłuchał się w Pirksa jak w słowika. Chmury, przeciągające mu zazwyczaj przez twarz, rozeszły się. Odmłodniał prawie, bo było to, jakby słyszał siebie samego, a Pirks, oskrzydlony tą przemianą i własną bezczelnością, parł dalej na całego, z takim rezultatem, że gdy kompletnie zawalił się na ostatnim pytaniu, wymagało znajomości wzoru, cała merinosowska retoryka nic nie mogła to wskorać. Profesor wpisał mu wielką czwórkę, wyrażając ubolewanie, że nie może dać piątki. Tak Merinosa osadził. Wziął go za rogi.